Witam w kolejnym podsumowaniu działalności firm turystycznych w branży 4x4. I zanim przejdziemy do omawiania tego, co się zadziało w poprzednim miesiącu i tego, co się aktualnie dzieje u tych firm, to krótko chciałbym przypomnieć, że po poprzednim odcinku, który był pierwszym, zebraliśmy takie no tutaj różne informacje o tych firmach. I żeby dochować należytej staranności, wysłaliśmy ten nasz benchmark do tych wszystkich 7 firm, które tutaj widzicie, z prośbą o to, żeby zweryfikowali, żeby popatrzyli, czy jeżeli jest gdzieś jakiś błąd, to żeby nam dali znać, żebyśmy mogli poprawić. Zasadniczo odpowiedziały nam tylko dwie firmy. To jest firma Przygody 4x4 oraz Adrenalinka. I tak, Adrenalinka potwierdziła, że tak jak tu piszą, matką Adrenalinki jest firma Team Consulting, której NIP i REGON tutaj żeśmy zidentyfikowali, że to prawdopodobnie działają pod tą firmą, także potwierdzili, że tak i że jest to nazwa sekcji turystycznej i pod taką nazwą występują przy organizacji imprez 4x4, czyli Adrenalinka, wszystko jest, potwierdzili, że jest OK. I druga firma, która nam odpowiedziała, to jest tutaj nam odpowiedział Marcin, a tu nam odpowiedział Miłosz i Przygody 4x4 też potwierdziło, że zasadniczo jest OK. W tym roku planują około 50 wyjazdów zagranicznych i tutaj poprawili nas, żeśmy też już zaktualizowali, że nie jeżdżą już Land Roverami, tylko pokupowali sobie Hiluxy i Land Cruisery. Tam różnego płazu, różnych tam rodzajów. No i też tutaj skomentowali, że jak widać z zestawienia, tu cytuję, tylko Przygody 4x4 działają legalnie według ustawy o turystyce, obowiązkowy wpis do CEOT. Taki rynek, 90% na czarno. Także tu mamy to wpis do CEOT, także widzimy, że tylko ta jedna firma to posiada. Reszta firm nawet nam nie odpowiedziało, to też świadczy o jakimś tam swoim podejściu marketingowym, czy w ogóle, czy oni ogarniają w ogóle e-maile, czy nie. W każdym razie te dwie firmy nam odpowiedziały i też tutaj ja sobie zrobiłem taki ranking, w którym wyróżniłem 3 firmy, które z punktu widzenia naszej firmy są dla nas takim wzorcem, można powiedzieć. I tutaj na pierwszym miejscu w benchmarku umieściliśmy właśnie Przygody na 4x4, która no jako jedyna działa, powiedzmy legalnie, w pełni. Również forma prawna, która tu jest spółką, no, tutaj nie chcę argumentować, dlaczego większość spółki nad jednoosobową działalnością gospodarczą, bo nie zawsze tak jest. Czasami właśnie jednoosobowa działalność i swoim nazwiskiem, jeżeli ktoś firmuje, tak jak tutaj Marcin, gwarantuje jakość, tak, tych wyjazdów z Adrenalinką. Także tutaj Adrenalinka bardzo blisko na drugim miejscu. Natomiast jaka jest różnica między tymi firmami? Przygody 4x4 to jest głównie overlanding. Robią wyprawy tylko jakieś takie wyjazdy zagraniczne, turystyczno-krajoznawcze, zagraniczne. Natomiast Adrenalinka robi różne od bardzo ciężkiego offroadu po fly and rent, wynajem samochodów. I jeżdżą po całym świecie, tak? Dużo po Polsce i dużo też za granicą. Szczególnie też mój ulubiony kierunek wschodni. Trzecia firma, która tu jeszcze jako tako się wyróżnia, to jest Bezdroża 4x4, ale tu już i później tu już takie firmy, że tak powiem, mniej perspektywiczne, a czy mniej może rozwinęły swoją działalność, tak? Często jest brak wyjazdów, tutaj w zasadzie tylko po Polsce ta firma się porusza, Explore. Anomaci, no tutaj też nie odpowiedzieli, nie wiemy co to za firma, czy oni w ogóle są zarejestrowani gdziekolwiek, czy nie. Coś tam robią, ale też nie we wszystkich miesiącach, tak? Dlatego tutaj z mojego punktu widzenia, jako mojej firmy, to jest dla mnie tutaj bardzo blisko, wzorcem byłyby pewnie Przygody i Adrenalinka. Te dwie firmy to są takie, które no, są tutaj wzorcem na rynku. Tak, i teraz jeżeli chodzi o to, co udało nam się sprawdzić z imprez, które robili w poprzednich miesiącach, to Adrenalinka, mamy potwierdzenie, mamy na kanale YouTube pojawiły się filmy z ich wypraw do Szwecji, także wiemy, że ten wyjazd się odbył i mamy też Opoczno, czyli Z-Konwój Opoczno, wiemy, że też się odbył, bo jest wyprawa.
Później firma Bezdroża. Na kanale YouTube ostatnie filmy są sprzed 2 miesięcy i 4 lat. Ostatnie zdjęcia na stronie internetowej z imprezy sylwestrowej w Maroku poprzedniego roku. Także tutaj nie wiemy, czy ta Mauretania się odbyła, czy to w poprzednim miesiącu, czy nie. Offroad Traveler, ta firma. Ostatnia aktualizacja platform społecznościowych Facebook, Instagram, przebitki z trasy w Tunezji z lutego. Czyli wiemy, że się odbyła ta impreza. YouTube 4 miesiące temu, brak zdjęć na stronie internetowej. Także marcu i tak nic nie robili, tak? Przygody 4x4. A tu krótka na końcu może mówimy. Przygody na 4x4. Na stronie internetowej pojawiła się oferta z wyjazdami na 2025 rok. Także znowu zobaczcie, lider rynku już myśli o tym, co będzie robił w 2025 roku. Już buduje sobie księgę popytu. Ale tak, ostatni film na YouTubie jest 2 miesiące temu. Na Facebooku i Instagramie relacje z wyprawy na Islandię. Czyli wiemy, że ta impreza się odbyła. Tutaj nie wiemy, czy się ta Algeria odbyła, czy nie. Islandia była. Explore. Ostatni post na Instagramie 7 miesięcy temu. Na Facebooku relacja z wyjazdu 8-10 marca. Angale, Anlage, Mitte. YouTube, brak jakichkolwiek filmów, tak? Czyli wiemy, że ta impreza się odbyła, natomiast no, nie znamy ceny, bo na stronie internetowej nie było na tamten czas, jak żeśmy sprawdzali. I ostatnia firma Nomads, relacja na Facebooku oraz kilka zdjęć, filmików na Instagramie z wypraw Costa Rica, Nicaragua. Czyli wiemy, że tutaj to deklarują, w zasadzie to się odbywa, rzadko kiedy coś się nie odbywa. I jeszcze tutaj kruzik. My w zeszłym miesiącu robiliśmy dwa wyjazdy, takie jedna na jeden nocleg tutaj po okolicy. Jedna to była turystyk 2x4 Osieczna, a drugi był taki bardziej o kierunku offroadowym, turystyk 4x4 Łapalice. Relacja z tych filmów, z tych wyjazdów na YouTubie Osieczna jest, Łapalice też będą wkrótce. Film już jest na kanale, ale jeszcze czeka na emisję. I teraz mamy plany. Spójrzmy szybko jeszcze na plany na kwiecień. Tu zresztą mamy plany na cały rok. Się nie zmieszczą, ale jeżeli chodzi o kwiecień, widzimy Adrenalinka ma dużo planów. Każdy weekend coś jest. I nawet ma tutaj dwa wyjazdy, które się pokrywają na Pribaltykę i na Białoruś. Także już jest rozwój, że firma idzie jakby w tym samym czasie, realizuje dwa wyjazdy. Także bardzo fajnie. Bezdroża mają też tutaj plany, tu się też rozjeżdżają, czyli muszą mieć ekipy, które są, no, kilku ludzi, którzy ciągną ten biznes i jeżdżą w różne strony. Offroad Traveler ma jeden wyjazd zaplanowany do Czarnogóry. Nasza firma tu już wyjazd odbyła do Osie na Kociewie i jeszcze planujemy jeden wyjazd, zobaczymy, czy on dojdzie do skutku pod koniec kwietnia. Przygody 4x4 rozpoczynają już tutaj mocno te Bałkany i okolice Bałkanów, czyli tu Rumunia, Bułgaria, Albania, na południe od naszego kraju. Explore tutaj jeździ po okolicy, czyli mamy ściana południowa, czyli od Przemyśla, od wschodu przez Świętokrzyskie na Dolny Śląsk, a nomadzi jeżdżą tam gdzieś u siebie w okolicach Gruzji. Także takie są najbliższe plany na kwiecień. Majówkę zostawmy na razie. Omówimy ją sobie może w kolejnych miesiącach. I jeszcze popatrzmy na pozostałe formy, jakie te firmy, co te firmy oprócz tych wyjazdów, co jeszcze oferują. Adrenalinka oferuje narty, ferie, freeride. Bezdroża mają voucher z jazdą 4x4 w cenie 400 zł za godzinę. Nasza firma programuje kanały do radiotelefonów na PMR-ach, żeby móc sobie rozmawiać na kanale dla cywilów. No i dodatkowe główne źródło finansowania to są szkolenia S/4HANA. Przygody 4x4 mają też jakąś kartę podarunkową, że można komuś podarować wyjazd z nimi. A nomadzi dodatkowo jeszcze mają źródło finansowania poprzez organizację wycieczek busami. Także tyle na ten moment. Jeżeli ktoś planuje majówkę, to możecie sobie wejść i ściągnąć ten plik. On się znajduje w opisie linku do YouTube'a. Można sobie go ściągnąć.
i zobaczyć, gdzie te firmy jeżdżą. Tu jest już plan, teraz mamy plan na cały rok. Możecie zobaczyć, jeżeli chcecie z kimś z tych firm jechać. Zobaczyć, czy termin Wam pasuje. Tu jest adres jest stron internetowych, można sobie wejść na stronę i już bezpośrednio z tymi firmami rozmawiać i negocjować ofertę. Także na tym krótkim podsumowaniu pozdrawiam i do zobaczenia w terenie.